Odcinek powstał dzięki wsparciu funduszu inwestycyjnego Zolkiewicz & Partners. Dziś porozmawiamy o podatkach i wydatkach rządowych w Polsce. W tym celu skorzystamy z trzech projektów polskiego trzeciego sektora, a będą to rachunek od państwa za 2015 rok autorstwa Forum Obywatelskiego Rozwoju, Sprawdź podatki, również autorstwa FOR, oraz mapa wydatków państwa 2015 autorstwa Fundacji Republikańskiej. Na sam początek sprawdźmy jedynie, jaki rachunek od państwa za rok 2015 otrzymał każdy mieszkaniec Polski, czyli jaka łączna kwota podatków przypada na każdego mieszkańca. Według wyliczeń FOR kwota ta wynosiła 20 103 zł. Do tego, co składa się na tę kwotę, wrócimy za chwilę. Najpierw jednak należy zwrócić uwagę na to, że nie każdy mieszkaniec Polski pracuje, a ci pracujący zarabiają różne stawki, więc kwota płacona przez osobę pracującą będzie wyższa lub niższa niż podana przed chwilą średnia i zależeć będzie od wysokości płacy oraz od tego, na co i w jakiej ilości wydaje ona swoje pieniądze. W tym celu Forum Obywatelskiego Rozwoju opracowało kalkulator podatkowy dla osób pracujących na umowę o pracę, który znajdziemy na stronie sprawdźpodatki.pl. Powodem, dla którego właśnie dla takich osób jest ten kalkulator, jest, jak czytamy w założeniach, fakt, że umowa o pracę była według GUS dominującą formą umów w 2013 roku. Jak już wspomnieliśmy, w zależności od jednostki wysokość płacy oraz struktura i wysokość wydatków może być zupełnie różna, więc zachęcamy do wejścia na tę stronę i przeprowadzenia takiego wyliczenia samemu, podając własne zarobki netto i własne wydatki. Tu przedstawimy jedynie pewne wyliczenia dla wymyślonych przez nas polskich obywateli. Zacznijmy zatem od singla, który zarabia 3000 zł na rękę. Już na wstępie widzimy, że jego pracodawca przeznacza na jego płacę nieco ponad 5000 zł. FOR słusznie zauważa i informuje w założeniach o tym, że, zacytujmy, poza samym podatkiem PIT, nasza praca jest obciążona różnego rodzaju składkami. Część z nich, formalnie rzecz biorąc, jest opłacana przez pracodawcę, część przez pracownika. W praktyce jednak ten podział jest sztuczny. Pracownika tak naprawdę interesuje przede wszystkim, ile pieniędzy otrzymuje do ręki, natomiast dla pracodawcy najważniejsze jest, ile musi zapłacić łącznie za dane miejsce pracy. Badania potwierdzają, że w długim okresie zdecydowana większość klina podatkowego jest ponoszona przez pracownika w postaci niższych zarobków netto. Link do badań podany jest na stronie sprawdźpodatki.pl w założeniach. Widzimy więc, że nawet gdyby jakiś nowy podatek miał rzekomo obciążyć jedynie pracodawcę, to w efekcie prawdopodobnie zostanie nim obciążony pracownik, gdyż pracodawcę interesuje bardziej łączna kwota przeznaczana na stanowisko, a mniej interesuje go, ile z tych pieniędzy pójdzie do państwa, a ile trafi faktycznie do pracownika. Można więc powiedzieć, że przez klin podatkowy to nie pracodawca płaci więcej, lecz pracownik zarabia mniej, czyli że obciążają one głównie pracownika. Widzimy więc, że w skład klinu podatkowego wchodzi nie tylko PIT, lecz także składka na Fundusz Pracy, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, składka wypadkowa, emerytalna, rentowa, zdrowotna, a także danina na Narodowy Fundusz Zdrowia. Te podatki i składki są naszemu przykładowemu obywatelowi odbierane zanim zobaczy jakiekolwiek pieniądze, a łączna ich kwota w ciągu roku wyniesie w tym przykładzie 24 733 zł. To jednak nie jest koniec jego wydatków, ponieważ kalkulator informuje nas, że mamy po podaniu pensji netto przejść dalej, by zobaczyć inne podatki, które płacimy. W drugim kroku stajemy przed zadaniem oszacowania kwot, które nasz obywatel przeznacza na zakup towarów i usług opodatkowanych obniżoną stawką VAT. Przyjmijmy więc tu pewne kwoty. Załóżmy, że wydaje on 600 zł na jedzenie, 50 zł na książki, tyle samo na transport, na rozrywkę wydaje 200 zł, na leki 10 zł i kolejne 600 zł na mieszkanie i energię. Tu widzimy, że przy tym poziomie wydatków nasz singiel płaci 130 zł podatku. Następnie przechodzimy dalej do punktu trzeciego, gdzie musimy oszacować, ile co miesiąc nasz bohater przeznacza na zakup towarów i usług opodatkowanych normalną stawką VAT. Przyjmujemy, że na artykuły higieniczne przeznacza on 100 zł, na odzież 50, na telefon i internet kolejne 100 zł i dajemy mu również 100 na inne wydatki, przy czym nie mamy tu uwzględniać ani paliwa, ani alkoholu i wyrobów tytoniowych. W tym kroku przy tych wydatkach dochodzi nam kolejne 61 zł podatku miesięcznie, a kalkulator kieruje nas do sekcji o alkoholu.
Nie chcąc zrobić z naszego bohatera ani alkoholika, ani abstynenta, przyjmujemy, że kupuje on w miesiącu 4 piwa, jedną butelkę wina oraz jedną butelkę czegoś mocniejszego, za co płaci dodatkowe 26,91 zł podatku. Przechodzimy do kroku 5 i przyjmujemy, że nasz bohater jest kierowcą, zatem aby móc poruszać się, kupuje benzynę za 200 zł miesięcznie, co zasila budżet państwa kwotą 109 zł 23 grosze. Ostatnim krokiem są wydatki na papierosy i tu ostrożnie przyjmujemy, że nasz przykładowy obywatel wypala 4 paczki miesięcznie, czyli na przykład pali jedynie w towarzystwie raz na tydzień. Pora obejrzeć rachunek, który za te zarobki i styl życia wystawiło mu państwo i jak widzimy w ciągu roku płaci on 29 191 zł podatku, co przekłada się na to, że 175 dni w roku pracował na państwo, a jego osobisty dzień wolności podatkowej przypada na 24 czerwca. Zatem można tu zobaczyć wyraźnie, że prawie pół roku bez kilku dni pracował na państwo, a dopiero drugie pół na siebie. Zatem jego podatki wynoszą około 48%. Sprawdźmy jednak inny scenariusz dla osoby, która zarabia połowę tego i wydaje o połowę mniej, gdyż powiedzmy jest w związku małżeńskim, w której druga osoba również zarabia, więc część rzeczy wychodzi taniej, a nasz nowy bohater jest również bardziej oszczędny od poprzedniego. Obcinamy więc płace i widzimy, że już na wstępie płacone przez niego i pracodawcę podatki wynoszą 973 zł miesięcznie. Następnie obcinamy wszystkie wydatki o połowę. Może poza jedną butelką wina i butelką mocniejszego alkoholu. Po przejściu wszystkich tych kroków widzimy, że kwota zapłaconych podatków jest mniej więcej o połowę niższa, lecz nasz bohater wciąż musiał przepracować prawie pół roku na państwo, a dopiero drugie pół na siebie. Zamiast 24 czerwca mamy 22 czerwca, a zamiast 175 dni widzimy teraz 173 dni. Zobaczmy jednak, co się stanie, gdy stworzymy sobie kolejnego bohatera, który zarabia 20 tysięcy złotych. Na samym początku widzimy już, że pracodawca przeznacza na niego o ponad 13 tysięcy więcej niż on otrzymuje. Zwiększymy mu również nieco wydatki, jednak nie wprost proporcjonalnie do wzrostu dochodów. Załóżmy, że na jedzenie dla samego siebie wydaje 1000 zł, czyta więcej książek 200 zł, transport 300, w rozrywce i rekreacji dodamy mu więcej 1000 zł, leki 50 zł, a mieszkanie i energia około 2000 zł. Za to wszystko płaci 398 zł podatku i przejdźmy do kroku drugiego, gdzie przypiszemy mu również nieco większe kwoty. 200 zł, 300 zł, 200 zł i znowu 300 zł, jednocześnie obciążając go kwotą 187 zł podatku. W punkcie o alkoholach więcej przeznaczamy na wino i whisky, odpowiednio 4 i 3 butelki, a obetniemy piwo, co będzie kosztowało go dodatkowe 76,48 zł. Przy paliwie uznamy, że podróżuje więcej, więc wydaje około 600 zł na benzynę, co wzbogaca państwo o 327 zł 68 groszy i na koniec uznamy, że nasz bohater nie pali. W tym przykładzie państwo wręczy nam rachunek na kwotę bagatela 168 210 zł. Jednak widzimy, że nasz najbogatszy bohater pracował na państwo nieco mniej, bo 155 dni, a jego osobisty dzień wolności podatkowej wypadł 4 czerwca, więc procentowo zapłacił nieco mniej podatków niż dwaj poprzedni bohaterowie. Na koniec jednak z czystej ciekawości sprawdźmy, co się stanie, gdy ktoś straci pracę i w poszukiwaniu nowej będzie musiał przez rok konsumować swoje oszczędności, zakładając, że takie ma. W tym celu przyjmiemy wydatki najmniej zarabiającego z naszych bohaterów, bo przecież żyć trzeba nawet nie mając pracy. Otwórzmy tu już przygotowaną kartę, gdzie widzimy, że taka osoba zapłaci w ciągu roku 2367 zł podatku. Określanie dnia wolności podatkowej przy zerowych dochodach nie ma oczywiście racji bytu. Tak więc przedstawiają się nasze szacunki dla tych hipotetycznych obywateli.
Raz jeszcze zachęcam do samodzielnego sprawdzenia swoich podatków w kalkulatorze, a może nawet do podzielenia się datą, w którym przypada Wasz osobisty dzień wolności podatkowej w komentarzu. Należy również pamiętać, że w Polsce jest też kilka innych podatków, których kalkulator FOR nie uwzględnia, takich jak na przykład podatek od nieruchomości, podatek belki lub podatek od spadków i darowizn. My przechodzimy jednak dalej, a mianowicie do sprawdzenia, za co płacimy. Najpierw spojrzymy na całość wydatków państwa, a pomoże nam w tym mapa wydatków państwa 2015 przygotowana przez Fundację Republikańską, którą znajdziemy na stronie mapawydatków.pl, bez polskich znaków rzecz jasna. W pierwszym momencie w oczy rzucić się może kwota całkowitych wydatków sektora publicznego, która wynosi 745 miliardów złotych. Największym wydatkiem sektora publicznego okazują się być, co jest mało zaskakujące, renty i emerytury, które stanowią aż 31,73% wydatków przy kwocie 236 miliardów złotych. Kolejne pozycje to zdrowie z 79 miliardami złotych, edukacja 68 miliardów, infrastruktura 67 miliardów, finanse 64 miliardy oraz pomoc społeczna 45 miliardów. Lista jest dużo dłuższa. Zachęcamy do przyjrzenia się poszczególnym wydatkom, które są szczegółowo ukazane na mapie wydatków. Te liczby są jednak na tyle duże, że zaczynają być nieco abstrakcyjne dla jednostki. Jeśli zdecydujecie się obliczyć swoje podatki w kalkulatorze FOR, pokaże on Wam wyszczególnienie, na co idą Wasze pieniądze i w jakich proporcjach. My jednak wrócimy do rachunku od państwa FOR-u, aby podać jedynie średnią. Na jednego mieszkańca Polski przypadają w ciągu roku następujące kwoty. Emerytury z ZUS 2853 zł. Emerytury z KRUS 331 zł. Emerytury żołnierzy, policjantów i pozostałych służb mundurowych, sędziów i prokuratorów 374 zł. Renty 1016 zł. Dodatki do rent i emerytur, dodatki pielęgnacyjne, zasiłki chorobowe i tym podobne 612 zł. Składki NFZ i PIT emerytów i rencistów 967 zł. Pomoc społeczna, wsparcie dla bezrobotnych 1098 zł. Ochrona zdrowia 2327 zł. Wojsko 803 zł. Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, BOR, ABW, AW i CBA z budżetu państwa 302 zł, sądy i więzienia 264 zł, przedszkola, podstawówki, gimnazja i szkoły średnie 1602 zł, szkolnictwo wyższe 700 zł, administracja rządowa 340 zł, administracja samorządowa 461 zł, administracja ZUS, KRUS i NFZ 150 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 58 zł, drogi krajowe 320, drogi i transport samorządy 955, tory 142, gospodarka mieszkaniowa 211, ochrona środowiska 357, rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo bez środków UE 186, sport i wypoczynek 200, kultura 321, składka do budżetu UE 479, inne 1833 oraz koszt obsługi długu publicznego 841 zł. Pobawmy się jednak w grę zwaną co by było gdyby. Załóżmy, że zaczynamy z czystą kartką, jeśli chodzi o zobowiązania i chcielibyśmy, aby państwo zapewniało nam jedynie ochronę przed wrogiem zewnętrznym i wewnętrznym, co niektórzy wielcy myśliciele uznawali za jedyną uprawnioną rolę państwa. Ile by nas to kosztowało? Z obecnych wydatków musielibyśmy zostawić jedynie dwie pozycje – obrona narodowa oraz bezpieczeństwo i sprawiedliwość. Opłacilibyśmy w ten sposób wojsko i policję wraz ze sprzętem, uzbrojeniem i wszystkim, czego potrzebują do funkcjonowania, sądy oraz administrację, która będzie tym zarządzać. Opłacilibyśmy również w ten sposób, choć już nieco jak dodatek, więziennictwo, straż pożarną i inne służby takie jak Straż Graniczna czy ABW. Obrona narodowa kosztowała nas w 2015 roku około 31 miliardów, a bezpieczeństwo i sprawiedliwość około 29 miliardów, co po zsumowaniu daje 60 miliardów.
Stanowi to jedynie lekko ponad 8% całości wydatków państwa w roku 2015. W tym scenariuszu podatki mogłyby być z miejsca niższe o ponad 90%. Zamiast jednak dalej zagłębiać się w marzenia, posłuchajmy propozycji twardo stąpających po ziemi autorów projektów. Fundacja Republikańska w mapie wydatków nie podaje konkretnych rozwiązań, jednak we wnioskach podaje. Po pierwsze, musimy starać się o większą dostępność danych o wydatkach i w ogóle o większą jawność i przejrzystość finansów publicznych. Po drugie, z zestawienia jasno widać, że każda duża pozycja składa się z dziesiątek mało imponujących wydatków. Wynika z tego, że aby dokonać dużych oszczędności, niezbędne mogą być dziesiątki drobnych korekt konkretnych pozycji wydatkowych. W podsumowaniu opisu rachunku od państwa czytamy: wydatki państwa są finansowane z naszych podatków. Dlatego rozmawiając o tym, że państwo powinno wydawać na coś więcej, na przykład na służbę zdrowia albo budowę autostrad, musimy od razu zastanawiać się, czy chcemy, by to było finansowane wyższymi podatkami, czy może ograniczeniem innych wydatków publicznych. Jeśli tak, to których? Tak samo, proponując niższe podatki, należy od razu wskazywać, które wydatki powinny być obniżone. W projekcie Sprawdź podatki FOR przedstawił swoje rekomendacje i tu znów zacytujmy. FOR proponuje zmiany w trzech obszarach związanych z podatkami. Po pierwsze, uproszczenie systemu podatkowego. Po drugie, zmianę w strukturze podatków. Po trzecie, obniżenie wydatków publicznych, które pozwoli na bezpieczne obniżenie podatków. W podsumowaniu warto podkreślić kilka rzeczy. W filmie zobaczyliśmy, jaka jest wielkość klinu podatkowego, ile płacimy podatków i za co je płacimy. Zobaczyliśmy, ile czasu pracujemy na państwo, a ile na siebie. Zobaczyliśmy, że ci mniej zarabiający są obciążani procentowo nieznacznie wyższymi podatkami niż ci więcej zarabiający, lecz zobaczyliśmy też, że ci więcej zarabiający kwotowo płacą podatki większe niż kilka osób mniej zarabiających. Rozwiązaniem tego problemu nie jest obciążanie jeszcze wyższymi podatkami tych lepiej zarabiających, lecz zdjęcie ciężaru z tych zarabiających mniej. Rozwiązaniem nie jest opodatkowywać dodatkowo obywateli, aby państwo miało więcej, lecz w cudzysłowie opodatkować państwo i w cudzysłowie dać obywatelom. W tym celu należy obniżać podatki, zostawiać pieniądze w rękach ludzi. Jednak aby to zrobić, należy ciąć wydatki sektora publicznego, które są, łagodnie to ujmując, duże. Prosimy Was o wsparcie naszego projektu na patronite.pl lub przez zakładkę Wsparcie na naszej stronie, abyśmy mogli Wam dostarczać kolejne filmy i inne materiały. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają. Jeszcze raz zachęcam do wejścia na strony wszystkich trzech projektów, do których linki podajemy w opisie filmu i na stronie prostaekonomia.pl.